Zawsze było mamo, ja chcę grać w piłkę i tak dalej, także że któregoś tam w końcu razu poszłam z nim na ten Mosir i trener Filip właśnie ich trenował. No zaczepiłam go, że tu mam takiego kandydata do grania w piłkę i on mówi, że nie, bo nie ma, mają czasu, bo teraz już wyjeżdżają na zgrupowanie do Niemiec z tymi dzieciakami, niech pani przyjdzie z nim po wakacjach. Kamień minę spuścił taką i ten trener mówi, no dobra, jak już przyszedł, to niech se tam pokopie w tą piłkę, nie dał mu piłkę. Niczym nie odstawał od tej grupy, co tego nawet ich przewyższał. Po tym zakończonym treningu, no pełna euforia. Wie pani co? Dobrze, ja bym go wziął. On by może, ma paszport, on by już mógł z nami do tych Niemiec jechać. No i tak to się rozpoczęło. Przyjechał do nas na obóz. Pierwsze skojarzenie było, no nie wiem, jakiś nowy chłopak na pewno przyjechał, bo mu ktoś załatwił. Się śmialiśmy oczywiście zawsze z tego. No przyjechał taki skromny, cichy, nic się nie odzywał. Dopiero tam po pierwszych dwóch, trzech treningach tak dało zauważyć się, że naprawdę ma talent i potrafi grać w piłkę. On zaczynał na bramce. Później dopiero został przesunięty do pola. Pamiętam, telefon był. No i ja podeszłam do tego telefonu. Już byłam pewna, że to była oczywiście wychowawczyni ze szkoły, no bo tam często jakieś telefony były, że coś tam Kamil nawyrabiał. No i okazało się, że wtedy dzwoniła to właśnie mama Szymona Matuszka. Rozmawiała, czy po prostu byśmy się w ogóle na to zgodzili, żeby Kamil przeszedł do Wodzisławia, nie? Że Szymon tam już jest i chciałby trener Kamila też mieć u siebie. Wtedy dojeżdżaliśmy z Jastrzębia do Wodzisławia. No był to trudny okres. Na początku wożono nas samochodami, czy to trener właśnie szkółki, czy rodzice. Później sami dojeżdżaliśmy, te autobusy nie jeździły często, także naprawdę zabierało nam to masę czasu i nieraz mieliśmy jakieś pewnie chwile zwątpienia, prawda? Z tego co kojarzę, przed wieku 12 lat z Mosiru Jastrzębie, z tego co wspominał trener Janusz Pontus, powiedział, że na początku kiwał się, był jeździcem bez głowy, był środkowym pomocnikiem albo bramkarzem, natomiast trener Janusz znalazł mu pozycję na boisku środkowego obrońcy. No jak widać, chyba nie narzeka. Postawił sobie już dawno jakiś tam cel w swoim życiu. Takie porażki to go dopiero do palacza mu dają. On wtedy chce pokazać, ja wam udowodnię, że ja jestem warty. Twardy charakter, jakaś bitka, liczba czerwonych kartek, nie przypominam sobie, ale pewnie byłby w czołówce. Wojciechowskiego tam troszkę poturbowali pod bramką Wodzisławia, to Kamil, chcąc go bronić, leciał z bramki tam, żeby wskoczyć, parować, żeby mu kolegi nie pobili. Jako pierwszy gdzieś na jakieś awantury, czy na boisku, czy poza, to potrafił się wstawić za kolegami i myślę, że to było tą cechą, która już wtedy u niego widniała, że teraz może stać tym kapitanem. Kamil jest raczej tak zdeterminowaną osobą, że on się nie podał tak szybko i nawet gdyby takie ciężkie czasy, można powiedzieć, naprawdę bardzo ciężkie czasy, on dalej szedł do przodu, dalej uważał, że to jest jego marzenie i on to będzie robił. Zawsze na jego pasce, on zawsze ma tutaj imiona. Jest tutaj imię Marty, na imię jego córki Wiktorii, jest moje, mojej mamy i naszego świętej pamięci ojca. Tutaj mamy też, tutaj jest też herb Piasta Gliwice, bo brat grał trochę w Piaście Gliwice, no i raczej ten herb zawsze tutaj zostaje. Ona jest chyba najważniejsza w jego karierze. Oni pałali dość sobie sympatią na samym początku. Chodziłam na wywiadówki, to pamiętam, nieraz były sprzeczki, że Kamil Martę wyzywa, Kamil jej nie lubi, Kamil to no, u wychowawczyni kilka razy byłam z tego powodu. Potem przerodziło się to w koleżeństwo, przyjaźń, miłość, no i tak teraz są razem. Ona go napędzała, ona dodawała mu tej otuchy, jak źle szło, to kazała mu iść na ten trening i tak dalej. Ona mu pakowała tą torbę z tymi butami wiecznie. Kamil, bo się spóźnisz, Kamil już się zbiera i tak dalej. To jest człowiek tak ambitny, że po prostu nie patrząc na to, co mówią o nim inni, zawsze dąży do osiągnięcia celu. Myślę, że Kamil tak troszkę jest taki troszkę medialny. On też lubi, żeby o nim mówili i tak dalej, że to też wpływa na to, że pokazuje to, co potrafi. Zresztą umówmy się, no, nie miał jakiegoś ogromnego talentu z perspektywy techniki użytkowej, ale jest w miejscu, w którym jest. Jest Il Capitano w AC Torino i tutaj można postawić kropkę.